Przesłanie Boże dla Ciebie na dzisiaj. Mój Synu, posłuchaj tych słów, które odbijają się echem od niebios do głębi Twojego serca. Mam dla Ciebie plan, który przekracza ludzkie zrozumienie, plan miłości i nadziei. Ponieważ zanim powstałeś w łonie Matki, już Cię znałem, już Cię kochałem i już przepisałem dla Ciebie chwalebne przeznaczenie. Nie bój się, bo jestem z Tobą przez cały czas. Nawet jeśli wydajesz się samotny, wiedz, że moja obecność jest stała, a moja miłość do Ciebie nieskończona. Zaufaj mi, bo moje drogi są doskonałe i zawsze poprowadzą Cię do tego, co dla Ciebie najlepsze. Kiedy stajesz w obliczu wyzwań i udręk, pamiętaj, że jestem Twoim schronieniem i siłą. Nie pozostawię Cię bez środków do życia, bo jesteś cenny w moich oczach. Nawet jeśli sztormy życia Cię atakują, będę z Tobą, trzymając Cię za rękę i prowadząc Twoje kroki. Nie martw się o jutro, bo wszystko już dla Ciebie zaplanowałem. Zaufaj mi i powierz się całkowicie mojej opiece. Znam Twoje marzenia, pragnienia i potrzeby i zrobię wszystko, co konieczne, aby spełnić je w właściwym czasie. Kiedy poczujesz, że Twoje siły słabną, pamiętaj, że wystarczy Ci moja łaska. Wzmocnię Cię i podtrzymam moją suwerenną mocą. Nie bój się, bo dzięki mnie, który Cię kocham, jesteś więcej niż zwycięzcą. Pośród niepewności życia pamiętaj, że moja miłość do Ciebie jest niezachwiana. Nic na tym świecie nie jest w stanie oddzielić Cię od mojej miłości. Bez względu na to, co zrobiłeś lub czego nie zrobiłeś, moje przebaczenie jest wieczne, a moje miłosierdzie jest nowe każdego ranka. Kiedy poczujesz, że jesteś zagubiony i bez celu, wołaj do mnie, a ja Cię wysłucham. Zawsze jestem gotowy, aby poprowadzić Was drogą prawdy i życia. Nie bójcie się, bo ja jestem drogą, prawdą i życiem i nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie. Nie daj się ogarnąć zniechęceniu i smutkowi, gdyż mam dla Ciebie plany pomyślności. Podnieś głowę i zaufaj mojej obietnicy, gdyż jestem wierny i spełnię wszystko, co Ci obiecałem. Twoja przyszłość jest bezpieczna w moich rękach. Kiedy poczujesz się słaby i bezsilny, pamiętaj, że wystarczy Ci moja łaska. Wzmocnię Cię i umożliwię sprostanie każdemu wyzwaniu, jakie stanie na Twojej drodze. Nie bój się, bo jestem Bogiem Wszechmogącym i dla mnie nie ma nic niemożliwego. Nie martw się tym, co myślą o Tobie inni, ponieważ akceptuję Cię i kocham Cię dokładnie takim, jakim jesteś. Nie musisz nikomu nic udowadniać, bo jesteś przeze mnie kochany bezwarunkowo. Moja opinia jest jedyną, która naprawdę się liczy i akceptuje Cię jako mojego ukochanego Syna. Kiedy poczujesz się samotny i opuszczony, pamiętaj, że zawsze jestem z Tobą. Nigdy Cię nie opuszczę i nie opuszczę, bo jesteś cenny w moich oczach. Możesz mi ufać w każdej chwili, ponieważ moja miłość do Ciebie jest wieczna. Nie martw się o przyszłość, bo już ją dla Ciebie zaplanowałem. Zaufaj mi i powierz się całkowicie mojej opiece. Wiem, co jest dla Ciebie najlepsze i zrobię wszystko, co konieczne, aby doprowadzić Cię do pełni życia, które dla Ciebie przygotowałem. Kiedy poczujesz się zniechęcony i pozbawiony sił, pamiętaj, że jestem Twoim źródłem mocy i życia. Wzmocnię Cię i pozwolę Ci wygrać każdą bitwę, którą stoczysz. Nie bój się, bo jestem z Tobą i nigdy Cię nie opuszczę. Nie daj się pokonać strachowi i niepokojowi, bo jestem Twoją tarczą i Twoją fortecą.
uchronię Cię od wszelkiego zła i zapewnię bezpieczeństwo pod moimi skrzydłami. Zaufaj mi i odpocznij w mojej miłości. Kiedy czujesz się zagubiony i bez celu, wezwij mnie, a poprowadzę Cię drogą prawdy i życia. Jestem Twoim pasterzem i nigdy nie pozostawię Cię bezbronnym. Podążaj za mną z wiarą i ufnością, a poprowadzę Cię do pełni życia, które dla Ciebie mam. Nie martwcie się o to, co przyniesie przyszłość, bo wiem o tym od początku. Zaufaj mi i powierz się całkowicie mojej opiece. Wiem, co jest dla Ciebie najlepsze i zrobię wszystko, co konieczne, aby doprowadzić Cię do pełni życia, które dla Ciebie przygotowałem. Kiedy poczujesz się słaby i zniechęcony, pamiętaj, że jestem Twoją siłą i Twoją pomocą. Wzmocnię Cię i umożliwię stawienie czoła wszelkim przeciwnościom losu, które staną na Twojej drodze. Nie bój się, bo jestem z Tobą przez cały czas. Nie dajcie się przytłoczyć trudnościami życia, bo ja jestem większy od wszystkich Waszych problemów. Pomogę Ci pokonać wszelkie przeszkody i osiągnąć zwycięstwo we wszystkich obszarach Twojego życia. Zaufaj mi i żyj w pewności mojej miłości do Ciebie. Kiedy czujesz się samotny i bezradny, pamiętaj, że zawsze jestem z Tobą. Nigdy Cię nie opuszczę i nie opuszczę, bo jesteś cenny w moich oczach. Możesz mi ufać w każdej chwili, ponieważ moja miłość do Ciebie jest wieczna. Nie martw się tym, co myślą o Tobie inni, ponieważ akceptuję Cię i kocham Cię dokładnie takim, jakim jesteś. Nie musisz nikomu nic udowadniać, bo jesteś przeze mnie kochany bezwarunkowo. Moja opinia jest jedyną, która naprawdę się liczy i akceptuję Cię jako mojego ukochanego syna. Nie dajcie się ponieść niepewności i rozpaczy, bo jestem Waszą skałą mocną i niewzruszoną. Podtrzymam Cię moją potężną ręką i poprowadzę w zwycięstwie nad wszystkimi przeciwnościami losu. Zaufaj mi i trwaj w wierze. Nie martwcie się o przyszłość, bo ja jestem Bogiem, który wszystko widzi i wszystko wie. Nic nie wymyka się mojej suwerennej kontroli i wszystko współdziała dla dobra tych, którzy mnie kochają. Zaufaj mi i odpocznij w mojej opatrzności. Kiedy poczujesz się zagubiony i zdezorientowany, pamiętaj, że jestem światłem, które oświetla Twoją ścieżkę. Poprowadzę Cię z mądrością i rozeznaniem, wskazując najlepszą drogę, którą możesz podążać. Pocieszę Cię w każdej chwili bólu i zamiast smutku dam Ci radość. Zaufaj mi i raduj się moją miłością. Jeśli ten film Cię pobłogosławił, nie zapomnij go polubić, udostępnić znajomym i zasubskrybować kanał, aby otrzymywać więcej takich, podnoszących na duchu wiadomości. Niech Bóg Wam obficie błogosławi. Amen.